Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przed Domem Kultury spotkałem mojego przyjaciela Henryka Michałkiewicza z Radia z Kulturą z Jędrzejowa. Dzień dobry Henryku. Witam Cię również. Co dobrego dla naszego regionu teraz robisz w Pińczowie? Przyjechaliśmy tutaj z realizatorem Edgarem Wojtasiakiem, co by zrobić wywiad również z dinozaurem pińczowskim, artystą, bardem Andrzejem Kozerą. Czy tylko z samą historią Andrzeja, jego działalnością stricte, bo zrozumiałem, że chodzi Ci tutaj, bo inaczej. W Radiu z Kulturą prowadzisz fajny dział o dinozaurach muzyki. Tak, tak. Czy to jest związane, ten kierunek właśnie rozmowy z Andrzejem tak, o muzykę? Tak, tak, ponieważ w Radiu z Kulturą prowadzę dwa programy muzyczne. Jeden, on się początkowo nazywał Radiowy Leksykon Dinozaurów, ale tych dinozaurów jest coraz mniej. To jak są młodsze dinozaury, to się nazywa Radiowy Leksykon Muzyczny. Natomiast drugi program to jest Prywatka Dinozaurów, czyli Początki Polskiego Big Beatu. A Andrzej, skoro jest dinozaur, to przyjechaliśmy go tu nagrać, bo oprócz tej drogi artystyczno-malarskiej ma ciekawą drogę również muzyczną, śpiewaczą. I w związku z tym no, powinien trafić do tego programu. No Andrzej już ma ponad 50 lat działalności w ogóle. No, powiedzmy na scenie tutaj od początków uczestniczył od starych zespołów pasteli poprzez teraz tak, dinozaury. Tak, tak. Zaczęliśmy właśnie od pasteli, później aż doszliśmy do dinozaurów. Powiedzmy kilka słów na temat Radia z Kulturą, żeby nasi widzowie orientowali się, bo na pewno wielu słucha, bo bardzo popularne jest to w naszym regionie radio, bo ono obsługuje głównie południe Świętokrzyskiego, ale przecież jesteście przez internet słuchani na całym świecie. Jesteśmy słuchani o dziwo na całym świecie i z tego, co tak wiem i słyszałem, to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Polonia amerykańska. Ja nawet mam, prowadzę, dzwonią do mnie niektórzy poloniści. Jednego Polonusa nawet robiłem w Radio z Kulturą. No na pewno jest to duża tutaj Twoja zasługa, bo sam jesteś, no wybacz, dinozaurem muzyki, bo jesteś gitarzystą w jędrzejowskich gitarach. Tak. Może coś o tym zespole bliżej. No jędrzejowskie gitary... Wcześniej mieliśmy Nidzian, ale ponieważ rozeszły się drogi, niektórzy poszli, ci młodsi, na studia, także stworzyłem zespół jędrzejowskie gitary i o dziwo ten zespół jest dość dobrze przyjmowany, ponieważ stwierdziłem, iż należy grać to, co najbardziej ludzie lubią. Wybraliśmy największe szlagiery czerwonych gitar i gramy właśnie te szlagiery. Ludzie to znają, bawią się. Chcę Ci powiedzieć nawet, że ostatnio jako cały zespół wybraliśmy się na koncert do Kielc Czerwonych Gitar i później żeśmy tak podeszli do nich i mówimy, że jesteśmy jędrzejowskie gitary, gramy wasz, tak? No i zaczęła się rozmowa, fajna rozmowa z nimi. Dali nam płytkę, nawet z dedykacją dla jędrzejowskich gitar. Zrobiliśmy sobie zdjęcia. Mamy już szereg zamówień na koncerty, a najbliższe to Dni Kobiet. Dni Kobiet, na pewno. Czy jest jakaś szansa, że też w rejon Pińczowa no przywędrujecie? Bo tu byliście przecież nieraz. Jako Nidzianie. Byliśmy i graliśmy tak? Nawet. A na dniach poniedziałku to jako Nidzianie? Jako Nidzianie graliśmy, ale chętnie byśmy tu zagrali. Właśnie coś mi się marzy, taki koncert, co byście pomyśleli. Właśnie takich związanych z dinozaurami i tutaj dla tych pińczowskich również dinozaurów byśmy zagrali. No jesteśmy przed właściwym przybytkiem w Pińczowie i mamy nadzieję, że tutaj w tym kierunku jakieś działania się poczynie. Henryku, jak wasze radio najłatwiej znaleźć? Najłatwiej to wchodzi się normalnie na internet Radio z Kulturą, ukazuje się główna strona i klika się w podcasty i tam jest cały zestaw programów, bo to nie tylko programy muzyczne, ale i kulturalne, wywiady. Ja jeszcze prowadzę trzeci program, ale to już taki publicystyczny, tylko bez polityki, proszę. Z politykami, ale rozmawiamy o ich pasjach życiowych, drodze życiowej, tak nic o polityce. Dziękuję Ci Henryku za tą rozmowę. No i cóż, no czekamy na spotkanie z jędrzejowskimi gitarami. Ja również, dziękuję.